Cześć! Z tej strony Ania. Z tej strony Tomek. Z cyklu Diabetyk dla Diabetyka opowiemy Wam dzisiaj o mini lodówce do przewożenia leków Life in a Box. Lodówki Life in a Box są to mini lodówki służące do przewożenia leków w temperaturze od 2 do 8 stopni. W skład zestawu wchodzi lodówka oraz torba umożliwiająca i ułatwiająca jej przewożenie. Teraz pokażemy Wam, co znajduje się w lodówce. Super. Mamy kartę wprowadzającą wraz ze skróconą instrukcją obsługi oraz od razu pokazuje nam się wersja wielojęzykowa, bardziej szczegółowej instrukcji. Ja teraz pokażę lodówkę. Super. W zestawie mamy również ładowarki, czyli ładowarka samochodowa z wejściem bezpośrednio do lodówki. Jest też ładowarka uniwersalna, która ma różne końcówki, między innymi amerykańską, angielską, australijską. Ja tutaj przymocuję europejską. I mamy produkt gotowy do użycia. W skład zestawu wchodzi również torba podróżna, którą chcielibyśmy Wam zaprezentować. Ja jeszcze powiem bardzo ważną informację, mianowicie lodówka posiada otwory wentylacyjne z trzech stron. Tutaj proszę. Ważne jest to, aby te otwory nie zostały zakryte, gdyż zakrycie tych otworów może spowodować uszkodzenie lodówki. Dlatego też posiadana w zestawie torba ma odpowiednie wywieczniki, dzięki którym lodówka będzie przewożona w sposób bezpieczny oraz mają w sobie wejście na ładowarkę, dzięki któremu może ona również podlegać ładowaniu podczas podróży. Pokażemy Wam teraz, jak lodówka mieści się w torbie podróżnej dołączonej do zestawu. Zapinamy. Wygląda to w ten sposób. Wszystkie otwory wentylacyjne, które są na lodówce, są idealnie pokryte z tym, co jest w torbie. W torbie jest również okienko, gdzie widzimy logo. Logo jest, podświetla się. W momencie, kiedy jest światło pulsujące, świadczy o tym, że w lodówce jest temperatura od 2 do 8 stopni. W momencie, kiedy światło jest stałe, temperatura w lodówce jest powyżej 8. W torbie podróżnej jest również miejsce, w którym możecie umieścić czy to dodatkowy powerbank, za pomocą której przedłużymy działanie lodówki, jak i również ładowarki wraz z adapterami do odpowiedniego kraju. Przy pełnym naładowaniu lodówka ta działa do 6 godzin. Oczywiście, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa, działa troszeczkę krócej. W momencie, kiedy jesteśmy w temperaturach niższych, działanie będzie się wydłużało. Jeżeli czas, który przedstawiła Ania, okaże się dla Ciebie za krótki, zawsze możesz dokupić dedykowany powerbank, który automatycznie wydłuży czas działania lodówki o około 6 godzin. Wygląda on w ten sposób. Z tej strony ma wejścia USB oraz wersję USB typu C. I oczywiście za jego pomocą możesz naładować również inne urządzenia. Pokażemy Wam teraz, jak podłączyć lodówkę do źródła zasilania, czyli po lewej stronie lodówki mamy wejście na ładowarkę. Wkładamy więc do niej kabel podłączony do prądu. I zapala nam się światło. Tak. Pikanie jest oznakiem tego, że lodówka zaczęła działać. Tu mamy światełko, które pokazuje nam również to, że jeżeli świeci się ciągłym światłem, lodówka jest naładowana. W momencie, kiedy mryga, znaczy, że lodówka się ładuje. W tym odcinku to już wszystko. W następnym odcinku przedstawimy Ci bliższe dane techniczne dotyczące tej lodówki. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę oraz pamiętaj o zasubskrybowaniu naszego kanału. A w komentarzu napisz, jak Ty chronisz swoją insulinę przed wysokimi temperaturami. Cukru w zakresie. Do zobaczenia. Dzięki, hej, pa.